Dzień dobry. Idziemy na śniadanko. Zaczynamy dzień numer 4. Nie obędzie się bez przygód oczywiście. Zgubiłem ich. Pojechałem tą drogą w prawo. Przejechałem 2,5 km do przodu, nie było ich nigdzie. Nie wiem, czy bardziej się boję zjeżdżać w dół na takich zakrętach, czy się zażynać i jechać na tych kilkunastu procentach pod górę. Nie wiem, co jest gorsze dla mnie. Na której górce byliśmy, panie Wojtku? Za tą górką byliśmy. Czyli żeby być za nią, to musieliśmy przez nią przejechać. Dobra, idziemy na to śniadanko. I od razu, nie wiem jak... No wy to już oglądacie już jako dzień numer 4, więc nie wiem jak Karol zmontował dzień numer 3. Ale się zorientowałem, że kamerka... Wysyłając mu materiały oczywiście po całym dniu, że kamerka, która była na klacie, była skierowana na kierownicę kuźwa zamiast do przodu. W sensie przez to jak byłem pochylony, to jakoś tak to się obróciło. A ja tam sporo różnych rzeczy gadałem, nie gadałem, opowiadałem jakie są piękne widoczki, a wy tam macie widoczek kierownicy. Także sorka. No dzisiaj znowu wezmę tą kamerę na klatę i już postaram się ją tak obrócić, żeby było ok. Także może dzisiaj też będą ładne widoczki. Wiem, że dzisiaj Wojtek ma w planie nam zaserwować najdłuższy podjazd w okolicy. Nie pamiętam ile to miało mieć kilometrów. Ale czy w ogóle w rejonie całym. No i będziemy mieli taką trasę pomiędzy wczoraj a przedwczoraj. Czyli pewnie jakieś między 70 a stówką, ponad 1000 przewyższenia. Idziemy zjeść solidne śniadanko, żeby się naładować i do roboty. A słoneczko już jakieś lekkie jest. Tomek od rana pobiegał. To jest kurde jednak. Team Astana to jest pełna profeska. To gdzie tam mówisz Wojtek, że wjedziemy? Via Longa, tak? Via Longa to jest podjazd, jeden z najdłuższych. Będzie miał 9 km. Vuelta Espania, 7 etap 21 roku. Wjeżdżamy do kolarzy. O Boże, 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 Boże. Ale... Najdłuższy taki ciągły. W sensie jest 5 km podjazdu, później jest takie 1,5 płasko i tak, prawie 2 mocno w górę. Mocno w sensie 12 czy 9? No taki jest, takie 300 metrów po 14. O, żeż. O, żeż, idź pan w kółko. Akurat na końcu, jak już człowiek zmęczony. Tak. A później piękne widoki będą. Może się dzisiaj uda kamerkę lepiej ustawić niż wczoraj. Trzymajcie kciuki. Muszę tego pilnować teraz, żeby było wyżej. Te wczorajsze nagrania to lekki fail. Człowiek się uczy całe życie. Wjeżdżamy teraz jakąś kilka kilometrów, tak jak wczoraj, do drogi szybkiego ruchu. I gdzieś tam odbijamy w kierunku górek. No to około 10 km takiej wyjazdówki. Teraz jesteśmy w jakimś Palma de Gandia. Górki już blisko. Mandarynki są. Jeszcze do głównego podjazdu nie podjechaliśmy. Ale jest przerwa na kawkę, bo później... Bo później już nie będzie. Więc... Jak tam panowie przed podjazdem na Villa Longa, tak? Tak. Yes. Ja już się nie mogę doczekać. No już od razu będę. Tylko kawę wypiję. I jedziemy na górę. Dobra, nie wiem na ile co się nam uda nagrać na trasie pod górkę. Jedziemy teraz na to Villa Longa, czyli 7 km podjazd. Najdłuższy podobno w okolicy. Ta górka chyba jest gdzieś tam, ale zobaczcie jak się ładnie teraz zrobiło. Takie lekkie chmurki. Tam widać jakąś ładną górkę, trochę słoneczka. Ta miejscowość całkiem ładna. Rowerki gotowe. Marek gotowy. Wojtek gotowy. Tomek gotowy. Prawie gotowy. Jeszcze musi zaliczyć miejsce, gdzie król chodzi pieszo. I tak przed chwilą gadał tam z tymi z baru. I ten jeden mówił, że też dzisiaj był na szczycie. Ale biegiem. W sensie pobiegł sobie na górę i wrócił. Masakra. A my się tu umordujemy, żeby rowerami 7 km podjechać. Już 2 km z 7 przejechane. 215, 230 W cały czas. Nie ma lekko.
Pętno 135, 140. Nie obędzie się bez przygód oczywiście. Zgubiłem ich. Pojechałem tą drogą w prawo. Przejechałem z 2,5 km do przodu, nie było ich nigdzie. Zasięgu w telefonie nie ma. Pojechałem tą drogą, wróciłem do skrzyżowania, pojechałem tą drogą w lewo. No i też już przejechałem z dobrą dwójkę, też ich nigdzie nie ma. No i nie bardzo mam pomysł, gdzie tu pojechać. Pytałem jakiegoś tutaj gospodarza po drodze, uprawiającego oliwki, ale po angielsku, no, tak jak mówiliśmy wcześniej, nikt nie ogarnia. Kurde mol. Gdzie jechać tej? Nie wiem, nie mam pomysłu. Loteria. Dobra, tamta droga robiła się coraz bardziej lokalna, więc wróciłem na ten pierwszy wybór. Mam nadzieję, że prawidłowy. Może złapię sieć za jakiś czas. Ja nawet nie wiem, dokąd jedziemy, kurde. Dlaczego, dokąd mieliśmy jechać. Wiem tylko, że miało być teraz 2 km w miarę płasko, później 2 km podjazd, ale gdzie, co i jak? Te 20 minut minęło. Jadę i jadę, ich nie widać. Ale jest jakaś bardziej stroma górka, więc możliwe, że to już tutaj. Ale przynajmniej będzie jakiś clickbait. No miniaturka. Uratowany! Uratowany, patrzcie! Znaleźli. Eureka! Znaleźli się, no. Po dwóch dniach w górach znaleźli. Chyba bez telefonu się bałem, że jakieś wilki mnie wpierdolą. Akurat standardowo dojechałem. Ledwo zdąży mi ciśnienie z nóg zejść, już trzeba jechać dalej, kurde. Bo oni już pół godziny odpoczywają. Tam górka, tam górki. Za mną górki. Wszędzie górki. I samochodu nie było od dość dawna. Pięknie. Mam przemyślenia ze zjazdu z tej górki, że jak parę razy byłem gdzieś w Dolomitach i na innych górkach tego typu z takimi ostrymi zakrętami, to nawet z samochodem się bałem z nich zjeżdżać. A tutaj rowerem to tak byłem osrany trochę. To teraz podjedziesz. Dla strachliwych, nie są to górki dla strachliwych. No. Ale dałem radę. Nie wiem, czy bardziej się boję zjeżdżać w dół na takich zakrętach, czy się zażynać i jechać na tych kilkunastu procentach pod górę. Nie wiem, co jest gorsze dla mnie. No w dół nie bardziej niebezpieczne. Chyba bardziej się boję w dół, no bo w górę się nie boję, nie? Tylko w górę się męczę, a w dół się boję. Dokładnie. Więc nie wiem, co gorsze. Jak ktoś wierzący, to niech się teraz za mnie modli, żebym podjechał nad tą górkę. I później zjeżdżamy z górki jednej i drugiej. I mamy co? Mamy, Wojtek, 2 godzinki z minutami, żeby dotrzeć. Dobra, to lecimy i później jakiś obiadek. Ale głodny nawet nie jestem. Ale kurde pogoda. Czwarty dzień. 15 grudnia. 15 grudnia, rzeczywiście. Kontynentalna Europa. W sumie jeszcze mogę podsumować rowerek. To znaczy tak lekko, może nie podsumować, ale ocenić po pierwszych kilku dniach. Mega wygodnie się na nim jedzie. Osprzęt tego SRAMa, wszystko zajebiście, cichutko. To malowanie w słońcu wygląda kozacko na maksa. Jak dojdzie tutaj ten element czerwony, czy taśma czerwona oklejona, to już w ogóle będzie super. Zadowolony jestem. Jakoś taka ładna, jak to się mówi, złote, a skromne? No, ale ładna, no wiadomo, tanie te treki teraz nie są, ale żadne rowery nie są tanie. Jak tak sobie porównywałem, żeby złożyć coś samemu przez tutaj znajomych, którzy się tym zajmują, to wcale nie wychodziło taniej tak naprawdę. Cena była podobna, a tutaj wiadomo, no można wziąć na firmę fakturkę, VAT dochodowy, jakieś raty, leasingi, czy co tam różne modele finansowania. Więc no zadowolony jestem i fajnie, że zarówno osprzęt, jak i koła będą u mnie kompatybilne, wymienne z tym Speed Conceptem nowym, więc w razie czego mogę sobie tutaj wszystko jakby wymieniać między dwoma rowerami. No, to też jest jakiś tam atut. No a Speed Concepta niedługo puszczam w eter, jak tylko będzie wiadomo, kiedy nowy dojedzie. Na ten moment kwiecień. Zaczynamy podjazd. Po tą górkę poprzednią w okolicach szczytu tego takiego najbardziej stromego miałem 169 tętno. Więc jak na mnie to już kurde prawie maks. No już trochę podjechaliśmy.
na tych bardziej stromych fragmentach ma 350, teraz 230. Tętno 140. Nie ma lekko, ale pogoda piękna. I samochodu to już chyba z godziny nie widzieliśmy. Dobra, ta najgorsza za nami. Chyba ta najgorsza. Ta taka z tymi serpentynami. Teraz trochę tak lekko. Później 2,5 pod górę. I zdycha w dół. I już później płaskim do miasta. Trochę dostaliśmy w koźmarek, co? Trochę tak. Team Sky nie wymięka, ale... Ale damy radę, jak zwykle. Damy radę. Ale słoneczko idealne. Miało padać, nic nie pada. Tomek mówi, że 1230 przewyższenia. Mamy już, ostatnia górka zrobiona. Teraz tylko w dół. Mówię, nie wiem, czy do kamerki mówiłem, bo mówiłem chłopakom, ale muszę przestawić autopauzę. Bo mi się na tej najbardziej stromej zatrzymywał komputerek, bo jechałem poniżej 6. Dobra, zjechali. Zjechaliśmy. Na której górce byliśmy, panie Wojtku? Za tą górką. Za tą górką byliśmy. Czyli żeby być za nią, to musieliśmy przez nią przejechać. Zjazd na bazę. Jesteśmy już w Gandhi, w porcie. Jeszcze trochę słoneczka. Więc zaraz będzie replay z wczoraj. 73,5 mi pokazuje, czyli licząc to, co mi komputerek pauzował, pewnie 70, może odrobinkę więcej. Czyli taki konkretny trening. 16:37. Dzisiaj się troszkę cieplej już ubrałem, bo słoneczko niby jeszcze jest, ale idziemy naszą uliczką do tej samej knajpy, co codziennie. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że karma musi nas za coś tutaj kochać chyba, bo przyjechaliśmy, jest, no właśnie się kończy czwarty dzień i przez czwarty dzień cały czas słoneczko, cały czas kręcone, uśmiechnięte ryje. Jak to się mówi, jak ktoś zasłużył, tak ma. No, nie wiem za co, ale chyba zasłużyliśmy. Zostało nam jeszcze 2,5 dnia powiedzmy i zobaczymy. Jest plan, jutro ma coś padać, ale spróbujemy znaleźć okienko. Jak będzie okienko, to zrobimy taką rekreacyjną bardziej jazdę. Tam 2,5 godzinki, ale bardziej po płaskim. I jeszcze jakiś basen nas czeka w piątek chyba. Bieganko przynajmniej jedno. No, a dzisiaj wyszło niecałe 4 godziny. Karol wam tutaj wklei screena trasy. Mi pokazało tam chyba 74 km, 75 i niecałe 1300 przewyższeń, 1280 chyba. Jedzenie zamówione. Dzisiaj jest pan kelner, który chyba nawet słowa po angielsku nie ogarnia, ale obsłużył nas chyba w 40 sekund. A ta wczoraj coś tam po angielsku ogarnia, ale obsługiwała nas 40 minut. No, w każdym razie kończąc tą trasę, czyli dzisiaj mamy czwarty dzień z rzędu na rowerze. Łącznie w te 4 dni, co, wychodzi już z 15 godzin i Tomek wyliczył dzisiaj, że ponad 4000 przewyższeń, tak? 4300, no. 4300 przewyższeń, więc kurde... I 315 km? Ja pieprzę, to jeszcze nigdy tyle nie przejechałem w tak krótkim czasie. Nogi jeszcze nam jakoś w miarę dają radę, nie jest źle. No i co, no to tak jak powiedziałem, jeśli się wstrzelimy w te okienka pogodowe w kolejne dni, to się wstrzelimy. Liczę, że, bo nie sprawdzałem jeszcze, ale mam nadzieję, że ta kamerka na klacie dzisiaj cokolwiek nagrała. No zjazdy, podjazdy fajne. Chociaż tam na tej górce jednej miałem, ja dzisiaj, no nie wiem ile ty miałeś, ale ja miałem 160, no ponad 450 wad miałem i 168 tętno. To ja miałem 150. To ja tam miałem, kurde... Patrzyłem też, bo... 168 tętno miałem. Miałem na komputerku, ale miałem na zegarku 150. Widzisz? Masz niższe ode mnie. No widzisz, no na rowerze tak. Na biegu. Nie, no tam to poza tymi stromymi to miałem na rowerze tak, jak jeździliśmy te niższe górki, to tak 120, a na tym takim ostrzejszym miałem 200, 220 W, 230 i 130 tętno, nie? Dobra, kończymy ten odcinek, bo dzisiaj tak już trochę jest nagrane.
Mam nadzieję, że to z klaty się nagrało. See ya later. A pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu. Jak ktoś dotrwał do końca, to niech napisze palma w komentarzu. To będę wiedział, że obejrzeliście do końca. See ya later.